Za mało środków. Kto przygotował umowę? Kto przygotował budżet? Dlaczego chcecie teraz pieniędzy, skoro budżet był zamknięty? Po co wam? Bo nie było wcześniej. To na co poszły te pieniądze? Chcesz szczegółowy raport czy finansowania? Wie pan, ile razy ja próbowałam się z nimi umówić, żeby dobrać ten budżet? Nie, oni tam... Nimi to się w ogóle nie można zgadzać. Tak? Co to jest WhatsApp? To jest takie narzędzie edukacyjne. Narzędzie edukacyjne. To jakąś grę pewnie tłuczę. A na naszej klasie to się zdjęcia 3 razy dziennie zmieniają. Zarządzasz ludźmi, tak? Masz pod sobą tych ludzi, to weź ich w obroty, wiem co tam siedzi. Ty może za spokojnie jesteś, słuchaj. Firma jest duża. A to wiesz, trzeba, ty weź garść tych ludzi, bo co ty robisz? Panie dyrektorze, to, słuchaj, oni się wchodzą na głowę. I to właśnie przez nich teraz mamy te wszystkie kłopoty. Zadania są porozdzielane. Słuchaj, jak nie zrobicie z tym porządku natychmiast i nie dogadacie się, głowy polecą. Zawsze no teraz, ja już tyle razy latałam na to czwarte piętro, że teraz niech pan Grzegorz może łapie i przyjdzie do nas, do dyspozycji. Ale świetnie, słuchaj, chcesz finansowania, ja załatwię z prezesem. Dzwoni trzech ludzi, to akurat te pieniądze pójdą na ten... No, przynajmniej ja nie będę musiała dzwonić, tak jak mi kazaliście. Panie dyrektorze, tak musisz dzwonić, to jest inna rzecz. Może ewentualnie zredukować troszeczkę ilość godzin pracy, będziemy bardziej... Co zredukować? Ja wiem, bo wy się obijacie, bo... Tak, ten Warcraft, czy jak to tam mówisz, tak. To za mało wam czasu, tak? Bo to przekraczacie? Ja wnioskuję tylko o to, żebyśmy mogli choć jedną osobę wysłać na spotkanie, żeby się dowiedziała czegoś więcej. No, ja nie wiem, spotkanie, co wy? Gdzie? Mam pan nasz kierownik z kadr, taki specjalista. Rozeznać zagadnienie. To co ja mam? No mówiłem do prezesa, że mam bandę tumanu. To wy się jeszcze musicie rozeznać. Ja jestem w innej dziedzinie specjalistą. Ale zatrudniliśmy najlepszych, mówiłeś specjalistów. Jeden nasza klasa, drugi Facebook. Bardzo wąska specjalizacja. W naszym dziale to może wygląda jak trzeba. O was też przydałoby się, słuchaj. To, że my mamy dostęp do YouTube'a, to i słuchaj, do twoja, tak. Ale to musimy ja bym sugerował obciąć ten kontakt, ten do tej strony, bo tu was żeby się zajęli reklamą. Musieliście nam po prostu udostępnić łącza, tak? No na ściąganie różnych rzeczy z YouTube. My musimy być na bieżąco. I to bardzo utrudnia sprawę, zajmuje wam dużo czasu. Nie macie jak reklamować. Ale może to pan zostanie na swoim podwórku, dobrze? I zastanowi się, co z tym podwórku. Przestańcie się wreszcie przepychać, dogadujcie się, bo tak dalej być nie może. To jest arzykomalne, żeby się dogadać. Działać. Słuchajcie. To nie są żarty, skończyły się żarty. Panie dyrektorze, proszę spojrzeć na statystyki. Prezes, wiecie jaki jest prezes? Wiemy, prezes to tylko w ogóle... Gdybyście marketing wzięli do zarządu, to można by było... Ja wiem, też mam swoje do prezesa. Była... Oczywiście. Prezes przede wszystkim to... Ale... Sama, pani jest za młoda, żeby być w zarządzie. Tak? Słuchaj, ty lepiej na prezesa nie gadaj, bo ja mam swoje zdanie na temat, wiesz... Ciebie i prezesa. Tak. Bo tym my tu, wiesz, gadamy i tak dalej oficjalnie, a tam za, wiesz, naszymi plecami nie wiadomo, co się dzieje. Ja. Dziękujemy. Nie można pracować przez to. Jest. I o to właśnie chodzi. Bo przecież nikt nie powiedział, że życie to jest bajka. Życie to jest bitwa. To ja rządzę tak naprawdę wami wszystkimi. Ja strach. Większość rzeczy, które lubicie. Lubicie, bo się boicie. Mimo, że na twarzach macie uśmiechy marketingowe, żeście się nauczyli po amerykańsku. Zęby do przodu, jak ci leci? Wspaniale, rewelacyjnie, ale to w filmie? Jak się lepiej? A w praktyce? Jest tak jak to. Walka, walka. Na różne... metody. Oczywiście, ponieważ cywilizacja nasza poszła niby do góry, to już nie walczymy niby tak bezpośrednio. Bo kiedyś tak, nie? Tak zdobywaliśmy władzę. Tak rządziliśmy ludźmi. Teraz
zamieniamy te rzeczy na socjotechniczne manipulacje. Ale już takie rzeczy. Chodzi o to, czemu? Aby ludzie się bali. Bo jak ludzie się boją, to łatwiej się nimi co? Rządzi. W skali całego świata, w skali danego kraju. A misterium zeszło również na poziom firmy. I oto układy, układziki, psychologia, jak ja to lubię. To jest właśnie to. I kasa. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. Nie? Lubimy kasę. I my tej kasy jesteśmy gotowi poświęcać nasze relacje, związki. No bo cóż, życie nie jest bajka, życie nie jest bitwa. Już nawet na studiach rzuciłem swoją matkę, szczególnie ekonomiczne. Znacie ten paradygmat ekonomiczny, nie? Żyjemy w świecie ograniczonych zasobach. A ekonomia zajmuje się podziałem tych zasobów, które występują w niewystarczającej ilości dla wszystkich. Co to oznacza? Że jeśli ty masz tyle, a chcesz mieć więcej, jaką masz inną metodę? Skoro jest tak mało tych zasobów, trzeba z kimś co? Walczyć! Bo każdy chce żyć. No każdy. Ja też. Moim życiem jest to. Tak. A jak już emocje idą w górę, to większość chce się rozerwać. Gadnijcie, co ja wymyśliłem? A to jest główne narzędzie rozerwania się. Sobota? Szyję! Niedziela? Kać! Poniedziałek? O Jezus, tak ja nie lubię poniedziałku. To jest właśnie to. Drugie narzędzie manipulacji. Robimy imprezy integracyjne, żeby nasać klientów, nie? Bo więcej nam powiedzą, nie? To jest tak zwane robienie zażyłości z klientem. Tylko, że jak my się sami nachlejemy, to też pleciemy bzdury. Nie wiadomo, kto kogo bardziej tutaj rozpozna. A? Rozerwij się. No właśnie. A co jest w istocie? W istocie to jest to, że ja rządzę tą cywilizacją. Cywilizacja z poziomu lęku, to i biznes też z poziomu lęku. Owszem, piszemy na bramkach złotych misja firmy. Naszą największą wartością jest zadowolony klient oraz nasi pracownicy. A w praktyce w dupie mamy tych klientów i w dupie mamy tych pracowników. Bo liczy się tylko co? Kasa. Kasa. O, to jest kolejne narzędzie. Wymyśliłem to. To z tego jestem najbardziej dumny. W imię tego jesteśmy gotowi. Różne rzeczy robić, nie? Świnki podkładać. Owszem, firma ma katalog wartości. Jakie tam wartości? Najważniejsze. Miłość, wolność, odpowiedzialność. Tam mamy takie bzdury wypisane, nie? A w praktyce co? Nie ma. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Masz miękkie serce? To musisz mieć twardą tą. Widzicie to? Nie ma sentymentu w biznesie. Nie ma. System wynagrodzeń ma wyciskać handlowców jak cytryny. A jak tylko zrobią większy obrót, trzeba im co? Parytet zmniejszyć, bo przecież nie mogą zarabiać więcej niż... Ja chcę. Ot, to jest to. Czas. To jest ważna rzecz. Idę odpocząć. A wy się bawcie. Ten biznes z poziomu lęku. Bawcie się. Bawcie. Cześć. No, cześć. No, wiem, jak zawsze miło mi też, ale tak jestem zdenerwowana, bo było kryzys, wiesz? No. To tak sobie pomyślałam po naszej ostatniej rozmowie, że no, dam mu jeszcze jedną szansę. O, dziękuję. Dam jeszcze jedną szansę i porozmawiam z nim. No, żeby nie było tak, że ja nie rozmawiam, nie proponuję. No, ale słuchaj, nie do stalowej pracy, bo słuchaj, to jest jakiś kawał. Ale słuchaj, on znowu miał zamknięte drzwi. Kto tak? W środku oczywiście, ale tak. Ja no, już tak. Nie wiem.